W dzisiejszym odcinku Konopski odpowiedział na zarzuty w jego kierunku, które pojawiły się w tak zwanym filmie na Wardęgę. Wyszło na jaw, że to najprawdopodobniej sam Boxdel zlikował film, przekazując go Wardędze, a w internecie pojawiła się również pełna wersja rozmowy Boxdela z Konopskim, której fragment został użyty w materiale. Oprócz tego UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 31 milionów złotych na Amazona, a jedna z federacji freakfightowych ma mieć potężne problemy finansowe. Ale po kolei. Kilka dni temu internet obiegł film, który nieudolnie stara się postawić w złym świetle Konopskiego i Sylwestra Wardęgę w kontekście największej afery na polskim YouTubie sprzed kilku miesięcy. Jak się okazało, nad filmem pracował głównie Nitro, a pomagali mu przy tym Marcin Dubiel i Boxdel. Szeroko zapowiadany materiał miał wręcz pogrążyć Wardęgę, a w rzeczywistości okazał się niczym więcej jak nieudaną próbą zdyskredytowania rzetelności zarówno Konopskiego, jak i Sylwestra. Dlaczego nieudaną? Wobec tego drugiego nie pojawiły się żadne nowe zarzuty, a jedyne, co panowie zawarli w swoim materiale, to już dawno poruszane kwestie niektórych wątpliwych etycznie zachowań Wardęgi, takich jak chociażby odcinek Goats z walczącymi dziewczynami. W skrócie, nic nowego. Co do Konopskiego, zarzucono mu dwulicowość i to, że za plecami źle mówi o Sylwestrze, do czego, jak się okazuje, wykorzystano lekko zmanipulowany fragment jego rozmowy z Boxdelem. Dlaczego ten fragment jest zmanipulowany? Posłuchajcie. Poza tym całkiem ciekawie, Nitro, że przeklejasz jedno z moich zdań, które było kompletnie innej części rozmowy i przeklejasz to tak, żeby brzmiało, jakby mówił to w kontekście Wardęgi. Sylwester, stary, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że taki zarzut, stary... całą wieloletnią karierę i życie. To jest zresztą poważna sprawa. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało w rzeczywistości. Za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że... Ty wiesz, ty, stary, zadzwoniłeś do mnie, rozmawiałeś ze mną, stary, wiesz, o co chodzi, jakby zająłeś się obiektywnym dziennikarstwem, a to, co on robi, to jest destroyer, o co chodzi, to jest niszczyciel kariery, stary, i mojego życia przede wszystkim, stary, to jest nieludzkie. Tak nie można, to nie jest, stary, drama na zasadzie, wiesz, że ktoś skamował kogoś, stary, i powinien, wiesz, odczuć, bo są dowody, tylko to jest taki zarzut, stary, że ja mogę... To jest zarzut, który całą wieloletnią karierę i życie. To jest poważna sprawa. Mikołaj miał więc proste zadanie i z łatwością wyjaśnił w swoim ostatnim odcinku wszystkie nieścisłości co do jego osoby, które pojawiły się w filmie Nitra. Koniec końców, na tym wszystkim najbardziej stracił chyba Boxdel i Nitro, choć w przypadku Michała jest to dużo bardziej skomplikowane. Na pewno widzieliście już to zdjęcie z restauracji we Wrocławiu z tak zwanego posiedzenia drużyny pierścienia. Boxdel miał mieć podobno wyrzuty sumienia i to on przekazał Wardędze cały materiał, zanim ten ujrzał światło dzienne. Ta sprawa jest prosta, nie? A mianowicie Boxdel dał film Wardędze. Bo ja to wiem, jak było 2 dni, nie? Dzień, w którym wyszła transmisja Wardęgi, ja potem wrzuciłem ten film, ale ja nie potrzebuję dzwonić do Boxdela, bo już mi to powiedział jakby. Już mi się do tego przyznał. To on w nocy tu był. I mi się przyznał. To możecie sobie nawet zobaczyć, nie? No, że przyjechał do mnie w nocy. Mi to powiedział, nie? To są te wiadomości od Boxdela, które Nitro pokazuje na streamie. Sergiusz, jak skończysz stream, to daj info, bo mam coś, co muszę ci rzucić. Tylko bez nikogo, bo to jest totalnie off-spy. Żeby nie było syfu żadnego, bo już ciężko ufać komukolwiek. No ja to chyba nie jestem podejrzany, bo na idiotę wyszedłem. No ja kończę za 40 minut. Zagram raz w LOLa jeszcze. Okej, to za 40. Jestem. Okej, my pod domem. Czyim? Twoim, haha. Wejdziemy chętnie, bo zimno. Ale będziemy cicho. Dodatkowo do internetu trafiła również pełna wersja rozmowy Boxdela z Konopskim, która przedstawia nieco szerszy kontekst niż ten fragment użyty w filmie Nitra. I pokazuje, że Mikołaj wcale nie zakłamywał rzeczywistości, a faktycznie było mu Michała żal. Tutaj króciutka przerwa, chciałbym cię zaprosić na swojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT. Moim celem jest wbicie 100 obserwacji, to jest nowe konto, więc jeśli mi pomożesz i zostawisz swojego followa, to będę ci niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Halo, Michi. Siema, Buxton. Cześć, Byku. Fajny film, powiem ci, spoko go zrobiliście. Mam dla ciebie dobrą wiadomość ogólnie, bo wycofała się z publikacji tych starych czatów. Powiedziała, że... No przyznała mi się na... Napisze, że chce usunąć ten fragment z tej głosówki, bo ona, powiedzmy, przyznała się w końcu,
do tego, że ja nie byłem świadomy tego wieku i że ona wiedziała, że to są żarty i też mam nagranie, jak powiedziała, że mówiła Wardędze, że stary, to było pisane na żarty i on to tu wiedział i to wrzucił. Ja spokojnie, stary. Który ukrywał to do a byłem tylko jednym adminem na tym spiku. A ty nie myślałeś, żeby się wpierdolić w tego Wardęgę z tym? Muszę, stary, bo ja stary, jestem zajechany już tym wszystkim, ja już nie mam siły do tego. Tak ciężko mi było nagrać ten film z butą, że to się w pole nie mieści. Ja go nagrywałem 6 godzin, stary. Film normalnie bym pierdolił 20 minut. I żeby pokazać powagę tym ludziom i tak dalej, ja nie chcę być już k***em w oczach ludzi. Mikołaj, pomóż mi z tym, bo ja nie dam rady. Stary, nie jesteś ja o tym mówię otwarcie w filmie, że zostałeś po prostu nierównomiernie zostałeś zjebany za to. Ta dziewczyna mi się przyznała też w wiadomości ze mną, teraz na Discordzie, dosłownie chyba wczoraj mi napisała, że mogła cię okłamywać z wiekiem w tamtym czasie. Tą głosówkę pokazałeś, jak cię też przyznaje się do tego, że cię okłamywała, więc będę chciał to na pewno pokazać. Nie wiem, co tam masz w sprawie tego Wardęgi, co ona ci wysłała też w sprawie tego, że on wiedział, ale na twoim miejscu, no tutaj na noże trzeba iść, nie? Skoro on ja takie muszę, coś... Stary. Ja nie wiem, czy to czas na ofensywę, mówi Budda, ale dziękuję, stary, za ten telefon, bo to mi też daje... Ten serce mi już musi trochę odpocząć, bo ja mam tak tęsknię, więc ja cały czas ten, nie? Muszę to sprawdzać, nie? Nie, naprawdę. Ten film jest dobry, w sensie podoba mi się. Jest lepiej na pewno zrobiony, tak wyważony i tak dalej. Jeszcze bym się na pewno zastanowił przed tym, czy chcesz być taki pacyfistyczny, nie? W tym wszystkim, jak masz takie informacje też o, nie na wiem... Na pewno nie, stary. Na pewno muszę zrobić, bo Sylwester, stary, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że ty wiesz, ty, stary, zadzwoniłeś do mnie, rozmawiałeś ze mną, stary, wiesz, o co chodzi, jakby zająłeś się obiektywnym dziennikarstwem, a to, co on robi, to jest destroyer, wiesz, o co chodzi, to jest niszczyciel kariery, kurwa, stary, i mojego życia przede wszystkim, stary, to jest nieludzkie, kurwa. Tak nie można, to nie jest, stary, drama na zasadzie, wiesz, że ktoś skamował kogoś, stary, i powinien, wiesz, odczuć, bo są dowody, tylko to jest taki zarzut, stary, że ja mogę, wiesz, to jest zarzut, który rozpoczyna całą wieloletnią karierę i życie, to jest są poważna sprawa, ja, stary, nie chciałem o tym nawet wstawiać tak wcześniej filmu, nie? Ja potrzebuję więcej czasu na to wszystko, ja to muszę sprawdzać. Ja rozumiem i wiesz, i my nawet z Budzą tutaj też gadaliśmy, że wiesz, że fajnie, że Konop jest taki, że mimo tak dużych, tak ciężkich zarzutów, jak, że wiesz, że no nie każdy dziennikarz chciałby gadać z potencjalnym słuchać, wiesz, jego drugiego, jakby drugiej strony, nie? A mimo wszystko z tobą udało się porozmawiać i dziękuję za to, stary. Jestem naprawdę mega dłużnikiem, bo to wiesz, to nawet nie jest żadna kwestia kolesiostwa, bo my się nawet nie mieliśmy jakichś takich bliskich relacji i tak dalej. No nigdy. Ale mimo tego, wiesz, wysłuchałeś mnie i zachowałeś się w porządku dla mnie. Nie? Dobra, stary. Ja działam dalej z filmem, jutro go wrzucam, załączam tą twoją głosówkę z odcinka. Odetnę ci od tego, jak się da, bo to jest niskie, żeby tak cię wrzucać do tego wora. I ten. I trzymaj się, nie? Trzymaj się, Mikołaj. Mega ci dziękuję. Naprawdę. Dziękuję ci, bo to mi... jakieś światło w tunelu mi się pojawiło, stary. Bo ja naprawdę, wiesz, gdybym był winny, nie, to już bym pewnie nawet nie był w tej Polsce, stary, wiesz. Tylko no. Bym starał się gdzieś uciec. A ja, stary, walczę o moje dobre imię po prostu. Nie, już nawet nie myślę o tym, żeby walczyć o karierę, bo to będzie mi się ciężko odbudowywało, ale walczę po prostu, żeby móc sobie iść nie wiem, z psem na przykład na spacer gdzieś, gdzie kupiłem chodzić do parku na przykład, wiesz, i żeby mnie nie wytykała jakaś matka z dzieckiem, co widziała ten film Wardęgi, nie, że uważaj na tego ziomka, co tam idzie na przykład z psem. To jest tak pojęte, w ogóle mam myśli, nie? Dobra, stary, ja lecę, działam i
i powodzonka. Siemano. Cześć. Do tego Konopski dodał, że w tamtym czasie dochodziły go słuchy, że Boxdel chciał się zabić. Chciałem go przede wszystkim trochę uspokoić, bo wiedziałem od kilku źródeł, że jest w naprawdę złym stanie psychicznym i realnie może sobie coś zrobić, a mój film był już blisko publikacji. Dostałem bardzo niepokojącą informację, ale już jest podobno luz. Ale i tak zakończę live'a. Jaka jest moja opinia na ten temat? Niezmiennie taka sama. Według mnie Wardęga popełnił błąd, wrzucając Boxdela do jednego worka z głównym złym całej afery. Oczywiście nie zrobił tego bezpośrednio, ale samo umieszczenie go w materiale spowodowało, że ludzie zjechali go niewspółmiernie do tego, co faktycznie zrobił. Tym bardziej, że już na dzień dzisiejszy wiemy, że żadna z dziewczyn nie miała do niego faktycznego żalu za tamte wiadomości sprzed lat. Mógł to przewidzieć. Tylko że Boxdel dostał kolejną szansę. Ludzie po czasie zrozumieli, że Wardęga przesadził i jego czyny nie były na tyle karygodne, co zachowanie innych antybohaterów afery. I niestety zamiast skorzystać z tej szansy, to nadal próbował grać w swoją grę i kombinować. Tu spotykał się z Dubielem i Nitrem, tu oszukiwał Wardęgę, że się nie spotykał, pogubił się niesamowicie. W związku z czym teraz ludzie mają go za kłamcę, manipulatora i człowieka bez zasad, a wystarczyło nic nie robić i nie próbować grać na wszystkie fronty. Kuba Wątor, raczej średnio lubiany w świecie internetu dziennikarz, opublikował na platformie X wpis dotyczący kondycji finansowej jednej z federacji frikowych, z którego wynika, że boryka się ona z ogromnymi problemami finansowymi. Jedna z federacji Freakfight ma duże kłopoty finansowe. Ponoć nie tylko zawodnicy mają renegocjowane w dół stawki, ale i szeregowi pracownicy. A firmy wykonujące usługi dla tej federacji też nie mogą się doprosić kasy. Zarówno pracowników, jak i te firmy zapraszam na PRIF. Nie wiadomo, o jaką federację chodzi, ale raczej na pewno nie o Fame, raczej nie o Cloud, więc pozostaje Prime, co ma sens biorąc pod uwagę, że już wcześniej mieli oni problemy z wypłacaniem wynagrodzeń swoim zawodnikom. Pytanie tylko, czy faktycznie jest aż tak źle. Łokik nałożył karę w wysokości ponad 31 milionów złotych na Amazon za wprowadzanie konsumentów w błąd. Chodzi przede wszystkim o nieprawdziwe daty dostaw, czy nakładanie na kupujących presji za pomocą odmierzania czasu. Amazon wprowadza w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia i otrzymanie potwierdzenia jest jedynie ofertą nabycia produktu, która nie jest wiążąca dla spółki. Amazon wprowadza w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw, uprawnień konsumentów dotyczących gwarancji dostawy. Amazon oferuje gwarancję dostawy. Polega to na tym, że w określonym czasie produkt ma dotrzeć do konsumenta, a gdy się tak nie stanie, konsument może zwrócić się o zwrot pieniędzy za dostawę. Konsumenci jednak nie otrzymują przed złożeniem zamówienia informacji o zasadach takiej usługi. Dostępne są one tylko na etapie podsumowania zamówienia, o ile konsument zdecyduje się zapoznać z kolejnymi odnośnikami określającymi szczegóły dostawy. Jeżeli tego nie zrobi, może nie być świadomy swoich praw, nie zgłosić się po zwrot środków i ich nie otrzymać, gdyby doszło do opóźnienia w wysyłce. Informacja o gwarancji dostawy nie jest ponadto uwzględniona w potwierdzeniach, jakie otrzymuje konsument. To dość ciekawe, bo osobiście zamawiam z Amazona dość często i ani razu nie poczułem się w jakikolwiek sposób oszukany. Dajcie znać, jak Wasze wrażenia z zakupów na Amazonie.